Siemanko widzowie, Devmon na pajku, czyli najlepszy pajk na świecie. Prosiliście o niego dosyć długo, więc dostarczam go właśnie tutaj dla was. Gra na Lisandrę, a ta Lisandra wygląda jakby była Serafiną, tak szczerze, aż mi ciężko się na to patrzy. Pajk nam idzie całkiem spoko na solo queue, bardzo łatwo łapać losowe kille. O, zobaczcie jak fajnie cheezuje level 1. To jest właśnie rzecz, na którą dużo ludzi się nabiera, kiedy gra pierwszy raz na pajka. Na ten start pajka z Q, znaczy z E. Zawsze, ja chyba z 3 razy się dałem na to złapać, zapominam po prostu zawsze. Bo myślisz sobie, że on tak podchodzi, on chce hooka złapać, nie? Ale on tak naprawdę z E zaczyna i z tym Hail of Blades po prostu pum, 3 autoataczki, tracimy tyle życia. O, tutaj troszeczkę wylał się, jakby poszedł bardziej w lewo, to by raczej trafił. Ale te trady nie są takie złe. Dlaczego? Ponieważ ma Doran Shielda i ten Doran Shield bardzo dużo mu ułatwia, jeśli chodzi o laning phase. Najbardziej OP item wydaje mi się, że jeśli chodzi o melee midlanerów. Ciekawi mnie, czy on może jakoś ją zabić. Raczej nie. Jak Lisandra będzie grała bezpiecznie i nie będzie po prostu dawała się jakoś głupio wchodzić, no powinna raczej wygrywać ten matchup. Ale Pike ma to do siebie, że no niespodziewanie można zaskoczyć. O, tak jak właśnie teraz i musi flasha spać. Pewnie byłaby martwa tutaj ta Lisandra, chociaż... Czy ona by umarła? Może, żeby nie umarła. Summoner jest spalony. Ważne jest pingowanie właśnie, żeby nasza drużyna wiedziała, że Lisandra nie ma flesza. Nie no, ona wygląda jak Seraphine, ja nie mogę z tego skina, naprawdę. Piszcie w komentarzach, kogo chcecie next time, widzowie. Kogo chcecie next time, bo jak dobrze widzicie, nagrywam to, co prosicie. Czasem nagram coś od siebie, co ciekawego, jak mam jakiś pomysł. Albo widzę po prostu, że coś jest turbo OP w mecie. Aż mi głupio byłoby wam tego nie pokazać, bo chciałbym, żebyście wbijali wszyscy punkciki. Nie jestem pewny, kogo mają w dżungli, nie zwróciłem uwagi. Ale tutaj raczej ganka nie będzie, ponieważ Pajka bardzo ciężko zgankować. Ale jest trójka nam idzie. Też, kurde, to jest jeden z tych streamerów, którzy zasłaniają swoją mapę. No i nie widzę, co się dzieje, ale ktoś postawił pinkę, więc coś tam musi być, prawda? My jako Pajk nam idzie. O! Ale ona była od góry, jeszcze ona czekała. No i gleba, i tak czy siak. Triumph nas uratował, przez co nie musiał splashować? Okej, okay. Splash za flashik, dobra. On wiedział, że Triumph mu da życie. Więc wiedział, że ta Leona go nie zabije, ale po tym jak Grave się po prostu pojawi, to on to musiał streszować. O, ja tutaj troszeczkę burgera flipuje. Najgorsze jak gracie mida, kupicie czas przeciwnego supporta, przez co wasz bot jest 2 na 1 i oni chcą zdajwować i oni umierają jeszcze na tym dajwie. No najgorsze to jest. Niewdzięczna gówno gra, jak ktoś tak powiedział to. Nie wiem, czy wiecie, kto tak powiedział. Jebana gówno gra, kurwa. Tego się inaczej nie da nazwać. Pierdolona kurwa. Niewdzięczna gra. Okej, okay, Vi szuka ganka, no bo ganka tu nie będzie. Lisandrę bardzo ciężko zgankować jest. Plus Leona tutaj sekuruje właśnie Lisandrę, jakby coś się działo. Troszeczkę przypał, on powinien szukać resetu, ale no wave się cofa do Lisandry. Nie wiem, czy nie powinien po prostu zresetować i zaakceptować to, że no tego wave'a nie dopuszuje. No jak Lisandra będzie dobra, to mu nie da tego dopuszować tak naprawdę. Ma szósty level zaraz. No na pewno na... O, cały level do przodu jest w ogóle, ciekawe. Na pewno jej nie zabije. No po prostu nie ma opcji z tym życiem, by musiał jakieś 2-3 trady zrobić przed tym. On po prostu łapie expa. O, i widzi, że akcja jest na bocie jakaś i od razu biegnie. Dlatego frizowanie też na solo queue nie jest najlepsze, więc... No jak... O jest, ale on tutaj farmi sianka, co? Jeden, dwa, oj. No i powinien tutaj kliknąć reset. Wraca na mida. Nawet nie zwrócił uwagi, jak to wave wygląda na midzie. Bardzo słabe zachowanie. Od razu po akcji powinien zobaczyć, co się dzieje. Lisandra przestała frizować, więc miał okienko, żeby zresetować i by wydał te swoje 2000 golda, które zyskał w tym momencie. Q po prostu, znaczy R rzucił po prostu tak, żeby, no wiecie, kończyła się, to chciał ją wykorzystać, żeby zadać troszeczkę damage'a. No, nie podoba mi się bardzo, że on tu został, no bo miał jedyne okienko w tym momencie, żeby zresetować i go nie wykorzystał i będzie na tej linii jeszcze troszeczkę musiał posiedzieć, jeśli nie chce nie stracić. Jak typowy OTP czempiona, wiele razy już to powtarzałem. No, za bardzo na wave'ach się nie zna, nie ogarnia, kiedy resetować, jak to grać po prostu pod makro. No teraz musi zostać, bo to nie jest canon wave. Jakby to był canon wave, mógłby jeszcze zresetować. Jak każdy typowy OTP, golemem jest totalnym, jeśli chodzi o te rzeczy. Ja nie wiem, jak to się stało, że on ma dwa levele przewagi już. Lisandra musiała się jakoś turbo wylać. Nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy ona tyle expa straciła. Okej, no level przewagi, ale to i tak jest bardzo dużo. Jeśli gramy na pajka na midzie, naprawdę. O, według mnie teraz W po prostu... E do tyłu, szybki recall, 2400 golda człowieku masz. Powinien zresetować. Lisandra będzie miała ignite'a jeszcze. O Jezu, czemu oni próbują pajka zgankować? Jezu. Ten
Ten Graves jest taki głupi. On nie powinien w ogóle szukać niczego tutaj na midzie. Powinien zostawić tego, tą Lissandrin na jeden. Lissana daje sobie radę. Powinien inwajdować przeciwny las. Spalić swój las. Ojej, co tu się dzieje? I bezerk Lissandra. To jest bardzo dobre tego pajka, bo on teraz nie czuje żadnego zagrożenia ze strony przeciwników. Łapie expa cały czas. No, farmi się, nie sfarmi. Straci swoje okienko na recall. O! Czy on go zabije? No jak trafi huka, może go zabić, bo nie ma erki. Dobra, nic się nie stanie. Kupuje czas tego Gravesa, co jest całkiem spoko. Całkiem spoko. Cały czas pokazuje się Gravesik, więc jego drużyna może walczyć. Tak szczerze, troszkę wygrywa solo gierkę w tym momencie, wydaje mi się. No ale to dlatego, że przeciwnicy też popełniają błędy, nie? To nie jest tak, widzowie, że on totalnie ora. I nie wiem, no sprawia tak, że przeciwny dżungler musi być tam idzie. No tak nie jest, no po prostu przeciwny dżungler był na tym idzie, bo chciał, bo jest po prostu głupi. Okej, pierwszy recall, buty na cooldowny będą. Bardzo mi się podoba ten zakup, bo w tym jego buildzie, no chcecie kupować Lethality jako pierwszy, tak? Nie chcecie nigdy kupować tego Hammera za 1100, więc 20% ability haste. Ojejku, oj, gruby, co się wylał. Gruby z Yukon, nie, jak to było? Gruby z Midcon? Ej, pamiętacie to? Był taki dzieciaczek i sam mu pokaż klatę mówił. Gruby z Yukon? Midcon? Kurde, jak to się nazywało? Napiszcie mi, ej, pamiętam to dość, czy jesteście bobasami, nie pamiętacie? Dobra, Wire, kuje, Lissandra nie ma erki jeszcze. Albo ma. Sejwuje erkę? Okej, całkiem mądrze zagrane. Bo Lissandra czekała ze swoją erką na erkę Pajka. Bo po prostu to jest chyba dłuższy cooldown ma erka Pajka. A on nie musiał erkować, bo i tak by zabili. Przez co ma teraz... Co jest kuźwa? Co jest kuźwa? Co? Teraz ma erkę po prostu na sytuację na bocie. Co jest? Co to było? O! O! Ładnie tutaj stwierdził, że zaatakuje Leone. Okej, okay, tutaj drużynka kupuje czas. Będzie kolejna erka. Dawaj, autoataczek, autoataczek. Flash Q zrobił, całkiem fajny. Fajny Flash Q. Nawet wiedziałem, że tak można zrobić. Ale to po prostu zaoszczędza czas przez to. No i triple kill. Para Divmon C1. C1 to chodzi chyba o Challengera. Tak, C1, Challenger 1, tak się mówi. No i tutaj niepotrzebnie szuka niczego. Powinien od razu zrecallować. Zakupić się przedmioty, tutaj nic z tego nie będzie. I już stracił 10 sekund. Pomógł Wave'a dopuszczać Samirze. Wydaje mi się, że ona by sama to zrobiła. Niepotrzebnie tutaj pomagał. Może od razu mógłby zrecallować, pójść na topa. Cokolwiek, ale nie ma tragedii. Pierwszy item będzie albo Prowler, albo Duskblade. Z tego co widzę, Prowler jest taki fajny ze względu na to, że jak klikacie E i później klikacie Prowlera na przeciwnika, to zawsze za niego doskakujecie i zawsze traficie stunem. To jest jedna z lepszych mechanik na pajku. Mechanik, no po prostu takich ułatwień, powiedziałbym. Bardzo ciężko przeciwnikom, którzy nie mają escape, po prostu uciec nam. I mamy bardzo daleki potencjał do skoku. Można tak to nazwać? No łatwo jest nam doskoczyć do przeciwnika. Okej, okay, Leona hexflashuje. Okej, okay, straciła hexflasha. On jest tankowata w miarę. Leona jest jedną z bardziej tankowatych supportów ze względu na swoje W, więc daje jej chyba z 30-40 resistów. Co na początkowych levelach jest no sporą liczbą. Zwłaszcza, że dużo ludzi, no dużo postaci nie ma, po prostu dużo AD czy AP na początek, tak? Okej, okay. No nie, to troszeczkę głupie jest. No co, no i szukają po prostu, no. Nie wiem, jakiś Aron tutaj amerykański. No Leona ma 5 level jeszcze. O, poskaczę sobie po nich. Jeden. Lissandra zerkowała go, więc... Okej, okay. Ciekawe mi, co wyjdzie z tej sytuacji. Gragas zamyka. Chyba lota po prostu, co? Oj, chyba powinien po prostu biec na lewo albo zerkować tą Lissandrę i później doskoczyć z E. Bo tak był za blisko Grace'a, no po prostu jak kloc się wylał, no nie będę za dużo gadać, to wylał się jak kloc. No i mamy Duskblade'a kupionego. Nie wiem w sumie, jaki kolejny item będzie chciał kupić, ale pamiętajcie, że na pajku najważniejsze jest Lethality aktualnie, żeby wasza RK miała większy poziom egzekucji. Tak szczerze, to chyba nie jest najlepsza gierka na pajka, ponieważ Graves jest dobry na AD postacie. Tryndamer ma swoje ulti, przez co no pak nie może go zerkować. Lissandra miała zonie i swoją erkę również, więc jest też dobra na takie postacie. Ezreal jest mobilny bardzo, ale ona ma dużo armora i tutaj jest walka aktualnie. I tak jak o tym mówię, teraz nie może zabić tego Tryndamera. No i ten Trynda zabił Samirkę, ale po tym może zdecydować się. Duskblade sprawia, że jest niewidzialny. No i szuka dalej. Okej, okay, ta Leona dalej ma 5 level.
Tutaj doskoczy do niej po prostu. Cyk. O! Erka? Pęk! Dawaj, dawaj, dawaj! Oj, oj, oj! Powinien poczekać, aż ta Lisandra doskoczy z tego, ej, dopiero wtedy rzucić huka. O! Ale on się leczy! Ta pasywka Pajka jest fajna całkiem. No i co on tutaj planuje? Okej, okay, zerki zaczął, okej. Co jest? Co się dzieje na tej Ameryce? Lisandra zabiła swojego ADC-ry. China Chan Lover. Piąty level w 14 minucie. Okej, okay, szósty bił. Dobra, sobie tip dla was, okej? Okay? Jeśli gracie supporta, powinno wam zależeć bardzo na tym, żeby wbić szósty level. Bo to jest, tak szczerze, najważniejsze, czego potrzebujecie po wardach. Jeśli macie wardy, to później musicie po prostu szósty level dobić i będziecie zawsze useful. Często jest tak, że na competitive, jak przeciwny support ma szósty level, a wasz ma piąty, to po prostu zmienia przebieg walki na Heraldzie. Wyobraźcie sobie, że Amumu z szóstym levelem, a bez szóstego levela, no to jest niebo a ziemia, naprawdę, no. Ok, Berserk tutaj po prostu widział, że Graves jest martwy, leci na tego Ezreala. No i cyk, gleba. Dustbit jest całkiem fajny też, ponieważ jak zautatakujecie z niewidzialności, przeciwnika dostaje slowa, przez co łatwiej jeszcze bardziej złapać niemobilne bądź no mobilne postacie, no cokolwiek. Okej, okay, on idzie Axiom Arc jako drugi item. Nigdy w życiu nie widziałem, żeby ten item ktoś naprawdę na poważnie kupował. Zawsze to coś dla beki, kurwa, ktoś sobie kupuje na jakimś aramie czy cokolwiek. Nie widziałem, żeby ten no item był useful. Zwłaszcza na Pajku, który ma resety, więc... I ma Ultimate Huntera, no nie wiem. Dobra, może zmieni moje zdanie. Okej, okay, fajnie tutaj rzucone RK pod predykcję. No wiedział, że trafi z Q. Okej, okay, bomba Gragas. Chcecie bombę Gragasa? Dajcie znać w komentarzu. Ojejko. Taka mały cooldown, ma 40 sekund cooldownu na swojej RC. Ej, to może... Czekaj, jak dokładnie działa ten item? Muszę przeczytać. Reset, dobrze. Dobrze, troszeczkę za późno po Dragona. Już powinien dawno cofnąć. Okej, okay, daj mi przeczytać ten item. Dobra, nie przeczytałem. Nie wiem. Nie pamiętam. Zobaczę później po streamku. Po gierce tutaj analizowanej. Ale może działać, to zobaczymy. Prawda? Prawda. Akcja na Drake'u, no... Pike lubi takie akcje, gdzie może po prostu poskakać. Lubi teamfighty Pike. Pike ma troszeczkę problem, jak przeciwnicy nie chcą się bić, wydaje mi się. Jeden. On nie chce zerkować na Leony. On trzyma RK po prostu na inną sytuację. O, jeden, dwa i trzy diamenty. Albo nie? O nie, to pęta była. Nie trafił RK-ą chyba tego tryndę. Ja oddał shutdownu dużego do Lisandry. No, czy to ma znaczenie? Zobaczymy. Bo wydaje mi się, lewy team comp będzie orać później prawy team comp. Jakby gra potrwała jeszcze 10-15 minut, lewy team wygra. Dlaczego? Że wam mówię, bo Graves, ale po prostu Graves na trzech itemach będzie no po prostu no bombić całą przeciwną drużynę. I przez to, że no ma dużo armora, no to go nie zabiją. Więc całkiem spoko jest tutaj granie pod smoka, bo im szybciej wystakujemy 4 smoki, to będziemy mieli większą przewagę i presję na przeciwnikach i nie pozwolimy im skalować za darmo. No jak przeciwnicy by chcieli, oni sobie mogą skalować. No tak naprawdę kto będzie brał turety w tej grze? Samira nie ma range'a, Gragas, Vi? No nie, te wszystkie postacie są melee range. Więc ta drużyna jest po prostu zobligowana, żeby zdajwować przeciwników. A wiecie jak wyglądają dajwy, no. Chcesz zdajwować Gravesa, Lisandry albo Tryndamera? No średnio. Więc przeciwnicy mogą, no... Mogą poskalować na pewno. No jedynie możesz forsować no Barona oczywiście, ale no nie zawsze to wyjdzie. Jeszcze jakiś losowy steal. O Jezus, co się wylał Gragas. O i to jest właśnie to. Oj, oj, oj. Ma szczęście. Gdyby nie stopwatch. Albo jakiś jeden kryt więcej by był. No, tym pakiem był more. Close bardzo było. W ogóle oni mają jakiś challenge w Ameryce na nowy sezon. Żeby, nie wiem, o rank 1, albo nie, chyba ten day's challenge taki, od nowego sezonu. Kto najwięcej wbije po prostu punkciku, coś tam dostaje. I tam jest Dante, ten Hecarim, TF Blade. Właśnie ten Pike, dużo streamerów po prostu. Okej, okay. Ale on tu będzie mógł skakać, kurde. Nie darkuje, jeden. O, najgorzej.
Kiedy, ale jak to jest możliwe? To jest takie głupie. Czy ona się uleczyła losowo, ta Leona? Fajne makro, od razu na topa idzie. Nie jesteś takim klocem, jak myślałem. Myślałem, że będzie hitowa mina. Jak to się stało? Czy ktoś dał jej heala, czy po prostu bazowa regeneracja mu zrespiła to życie? Nie wiem, to jest takie dziwne. Mnie tak coś by wkurzało bardzo, jak gra Pajkiem. Trzeci item, no kupił stopwatcha, więc pewnie będzie szedł Guardian Angela. Guardian Angel jak najbardziej spoko na takim Pajku, ponieważ jak umrze raz... No umrze raz, no po prostu jak umrze, to jak staje z tego Guardian Angela, to może rzucić E do tyłu, albo z R-ką uciec, albo flashem. Przez co no przeciwnicy no będą musieli bardzo dużo poświęcić, żeby go zabić. Powiedzmy Guardian Angel na głupi przykład, ale powiedzmy Syndra, okej? Okay? Byłby bardzo słaby, wydaje mi się, ponieważ no jak cię zabiją na Guardian Angelu, to później jak nie masz flasha, znowu umrzesz. A na takie Ari już? No, od razu po tym, po Guardian Angelu możesz zerkować, rzucić czarma, odflashować. W daje też moment speeda. Dobra, przejdźmy tutaj do sytuacji, ale no po prostu tutaj klepie ich. O, hops! Na samym skrajku, ładnie. Jeden. Znaczy dwa już w sumie. No ten Tryndamer, no patrz, widzicie? Jest wkurwiający bardzo. Jest wkurzony jak Trymbi. Oj. Dobra. O Jezu, bomba Gragas. Jezu, biedny Gravesik. Ej, grałem ostatnio na Gravesa na solo... No, nie na Gravesa, tylko na Gragasa na solo queue. Ej, on jakiś OP jest chyba też, mi się wydaje. No jakoś dużo biją te Gragasy. Wkurzają mnie. No, tutaj powinien cofnąć. To jest totalnie bez sensu, co robi. Traci czas po prostu. Żartowałem! Żartowałem! Po prostu jest geniuszem. No i sobie hopsa. Gratulacje, Devmon. Devmon? Jak to czytać? Angielskiego nie potrafię. O! Jezus, Jezus! Moje oczy! Najgorszy support na świecie! Nie widziałem gorszej Leony! Nawet Gimper 011 nią wykręcił. Nie, pierdolę. Tak? To była Leona, nie? 011. Piękne czasy. Nawet Gimpson, naprawdę, Gimpson na Leonie byłby lepszy niż ta Leona, naprawdę, nie ma opcji. Typ jest totalnym klocem. No i co on robi? Baituje. Powinien grać po prostu pod Barona, powinien zacząć Barona i wtedy szukać odwrotki jakiejś. Chyba, że tutaj po prostu zengage'ują sobie. Oj, to co mówię, Lissandra znowu... Patrz, ile czasu ona kupiła. No. Kupiła czas, ale no drużyna jest bardzo w plecy, ona też jest w plecy, więc no nie da się wygrać. EQ autoatak, poczekał aż Ezreal odskoczy, dopiero wtedy sfiniszował go. Ładnie, bardzo ładnie mechanicznie gra. Bardzo mało po prostu błędów takich robi. Na takim Pajku szczególnie, jak zrobicie błąd jakiś, to bardzo dużo kosztuje, bo jak nie złapiecie resetu, nie macie erki, useless jesteście. Jak rzucicie E do przodu jakoś zbyt szybko, jesteście bardzo squishy, możecie dostać one-shota. Okej, przeciwnik zdali FF-a. Oj, ale tej mechaniki. No i szybki leaf. Dzięki. Jeśli spodobał Ci się odcinek, to oczywiście łapka w górę. A tutaj masz najlepszą postać na widok aktualnie, czyli Kasadin Turbo P. A tutaj jest analiza Drututa, czyli najlepszego akshana w Europie. Pozdro.